zablokowały Bo sankcje prezesa Ruchu Narodowego Facebooka nie przestrzega artykułu 54 Konstytucji, który dotyczy przesłuchaj cenzury prewencyjnej. I biurko może dostać jeszcze degradację dodatkowo do narzucić cenzurę i cofnąć do normalnego funkcjonowania, tak jak przez wszystkie poprzednie lata prowadzone przez nas i przez ludzi konserwatywne środowiska profile. Po drugie, dostosować regulamin Facebooka i sposób jego działania do polskiej konstytucji i polskiej ustawy. Michał teraz się wytłumaczy. Ale mi to jest niepotrzebne. Mnie śmieszy przede wszystkim kilka rzeczy. No bo pan mnie dobiegł do komputera, to po prostu i drugie, nie? Naród, który przed chwilą, jak wiemy, w stanu skalach potrzebował Facebooka do czegokolwiek. No to ty się tam lecz, amerykańskiego już o pochodzeniu założyciela nawet nie będę wspominał. Nie masz leków pewnie. Natomiast myślę, że narodowcy, jeśli im się tam nie podoba, to po prostu mogą tam nie chodzić. Co więcej, śmieszą mnie stwierdzenia o tym, że trzeba coś dostosować do polskiego prawa. Logując się na Facebooka i te blokady następują automatycznie. Ale przede wszystkim, jeśli komuś podoba, to musi tam być. Jest prywatny serwis społecznościowy należący do prywatnej firmy, mającej prywatnych inwestorów. Akceptując warunki korzystania z Facebooka, ani przed ślubem, ani po ślubie. On się nie nadaje ani na męża, ani na kochanka. Na Facebooku, ale mógłby chodzić za tobą, aby osiągać tam określone zasięgi i w tym momencie mając zasięg rzędu kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy ludzi, no mogą czuć się w pewien sposób rozczarowani i oszukani tym, że nagle ktoś im to ucina. Rozczarowani tym, że wrzucają te symbole. Ja mam lojalność uczciwości, uczciwość życiowa to podstawa, nie? Myślę, że dla tych podejrzanych, to będzie oszukuje, ja nie uczciwy. Ja żartuję, ale czy się spotkali z szefami Straszewską na przykład. Tak, i chodzi o to, że Facebookowi też nie zależy chyba na tym, aby kreować, znaczy niszczyć sobie wizerunek, bo naprawdę w mediach społecznościowych były pewne zarzuty, jakaś reakcja była w związku z tym, żeby zatrzymać tą cenzurę. I myślę, że im zależy na tym, aby jakieś to rozwiązać w sposób taki pokojowy i myślę, że te bany zostaną cofnięte, aczkolwiek na pewno jakieś tam małe konsekwencje zostaną wyciągnięte w niektórych najbardziej skrajnych portalach. Ja oczywiście żartowałem, że powinniśmy prawo głosu w wyborach amerykańskich. No jest to pewna hegemonia taka finansowa, korporacyjna Facebooka, niewątpliwie. W związku z tym w ogóle taka radykalna krytyka internetu. Słuchaj, ja nikogo do mieszkania nie wpuszczam, także wiesz, nic nie wejdzie i nic nie ukradnie, bo po prostu wiecie, mam spokój. Nie mówię tego, żeby sprowadzić to całkowicie do absurdu, tylko powstała pewna przestrzeń, którą uważamy za wspólną i publiczną, a równocześnie no tak jest, że jedna korporacja zobaczymy, jak zareaguje, wiesz? Dobrze o tym wiem, że jest to, że takim korporacjami bo jest na mnie obrażony, numer zablokował, a ja nie będę do niego dzwoniła, jak ten numer zablokował. Ale takie międzynarodowe. Rzeczywiście apelowanie... Jak puszczę do niego numer, to mi numer odrzuca, rozumiesz, o co chodzi? Rządu z Facebookiem brzmi to dla mnie co najmniej absurdalnie, albo też co najmniej niezrozumiale. Ja wiem o tym, że było wiele spotkań przedstawicieli społeczeństwa. No to się wściekł bez powodu, nie wiem, o co chodzi. Facebookiem, z przedstawicielami Facebooka właśnie o tym, żeby te konta blokować, dlatego, że łamanie prawa przez administratorów kont nie zaczęło się wczoraj i Facebook bardzo długo niestety bardzo długo popularza tego typu działania. W związku z tym to, że nagle w tym momencie po prostu powiedziałam, się obraził, ale nie miał się na to obrażać, bo jest prawda, rozumiesz? Widziałam, po prostu zanim to powie, to mi się zastanowi, nie? Bo wiesz, ludzi się nie obraża, ja jego nie obrażam, ze względów kim jest i jaki jest.
na mam tolerancję na wszystko, nie? Jeżeli ja jestem tolerancyjny, to też nie będzie tolerancyjny. Problem z tą kontrolą społeczną tej przestrzeni, którą my stworzyliśmy, publicznie jako użytkownicy. Dwa razy taki wyciął numer, ja już ci mówiłam. Raz do niego przyszłam z Dawidem, czy tam umówiliśmy z nim, rozumiesz? Kupiłam jedzenie, a on mi powiedział na kartę, że zadzwoni po policję, takie konto, fanpage. A ja mówię, słuchaj, chuja mnie, nie? Bo jak się umawiasz, ja mówię, to ja wynieśmy, ja policji się nie boję. Ja mówię to, że masz numer 112, to nie znaczy, że ja się ciebie będę bała. Kogo napisać. Facebook rzeczywiście jest monopolistą. To jest miejsce, a go się spotykamy, rozmawiamy. Ja jestem wobec życia uczciwa, nikogo nie okradłam, wszystkie konto mam, ja mówię, nie karalne, chciałam pytać, że mi to lata, czy policja tu przyjdzie, czy nie. A po drugie się ze mną umawiamy, chciałam wiedzieć, czy pewnie jesteśmy. No i wiesz, a drugi raz, to tam były takie sprzeczne sprawy, też wiesz. Musimy się zgadzać na wszystko. Bo chciał Dawida sprzedać do agencji towarzyskiej, czy nie doprowadzić do imensji, tylko dał, wiesz? Jest reakcja na to, że ktoś odgrywa. No i powiedział, że Dawid nie zarobi dużo pieniędzy, bo się Dawid na niego obraził, rozumiesz? Ale ja jestem też przeciwna temu, żeby jakiekolwiek medium ograniczało działalność NGO-sów. Ja nie mówię tylko teraz o Facebooku, tylko też o ostatnich informacjach, które się pojawiają w mediach, które też krytykują działalność innych stowarzyszeń, które są po drugiej stronie Marszu Niepodległości. Także to, co robi, to jest każdego sprawa, ale Dawida to nie wchodzi, nie? On ma swoje życie, swoje sprawy i żyje swoim życiem. Nie ma prawo do tej wolności, czy mówienia o tym, że Dawida chciał pewno sprzedać, bo wiesz, jak się wprowadza tam nowe osoby do tego klubu, rozumiesz? To Marszu się po prostu by dostał kasę, rozumiesz, o co chodzi? Otóż... No, Facebook jest znaczy nie, to nie to chodzi, ja wprowadzę nową osobę, jakiś tam grę, tam wiesz, jak się mówi ten pedałek, nie? To, to, co publikowało na fanpage'e. Słuchaj, zanim Marka poznałam, to ja tę samą Erikę Pedalską już dawno znałam, ja po prostu tam jestem tolerancyjna, mogę rozmawiać z każdym, dopóki człowiek człowieka nie krzywdzi, rozumiesz? Z drugiej strony, no to... No, jeżeli człowieka nie krzywdzi, to jest nie moja sprawa, a jak krzywdzi człowieka, to jest co innego. Albo to są osoby zaangażowane, które będą śledzić swoich, nie wiem, politycznych gdzieś tam kandydatów. W każdym innym medium jest jeszcze Twitter, jest Snapchat, nie wiem, ale stworzyć własnego Facebooka, jak komuś się nie podoba. I jeśli naprawdę ci ludzie, że tak powiem, chcą wspierać tę organizację, to pójdą za nią gdziekolwiek indziej. Do tego naprawdę nie jest potrzebny Facebook, jakoś ONR, czy nie wiem, czy Marsz Niepodległości odbywa się od wielu, wielu lat, skupia dziesiątki tysięcy ludzi. Jak nie było Facebooka, to też by się to udawało, więc chyba... Znaczy, moim zdaniem, to jest taka wielka stopa, nie? Próbujemy gdzieś tam po raz kolejny mówić o wielkim... To raz to widziałem Przemek Przebielanowskiej, jak się chwilał trzeba w koszu, rozumiesz? Zbierał... Słuchajcie, ale pociągał spodnie, widocznie strasznie schód, bo miał za dużo spodnie, wiesz? I spójrzmy teraz takie medium, gdzie mamy oczywiście logować tyle milionów osób i gdzie będziemy mieć tyle pieniędzy na stworzenie takiego struktury, tak, że teraz nie możliwe, dlatego trzeba działać w ramach tego, co jest. W stronę kosza, albo udał w stronę kosza, że mnie nie widzi, on mógł mi poznać, mógł mnie nie poznać, nie? Skoro mogą powstać lokalne waluty, dlaczego nie stworzyć alternatywnego Facebooka? Powstaje tysiące. Ale słuchaj, ja nie mam z nimi o czym rozmawiać, oni mają swoje życie, ja mam swoje życie. Niepopularność. No tutaj moglibyśmy się zacząć w ogóle nowy temat. Dlaczego tak jest? To za plotami nic nie mają konkretnego. Zatem kończymy ten temat. Za chwilę informacja w skrócie. Po nich jeszcze Krzysiek Bylek dostanie czas na to, aby odnieść się do Facebooka. Ale oni lubią, potem idą dalej. Tymczasem czas na informację w skrócie. A ty chciałam zapytać, zjawisz to chińszczyznę? Rozprówacz kulturalny. Zapraszam w każdą sobotę o 18:15. Kuba Molos. Raczej wiesz, chrześcijanami. A, to promocja. Jest 11:30.
informacje dnia w skrócie. Edyta Koźniak. Stowarzyszenie Marsz Niepodległości organizuje dziś protest przed siedzibą Facebooka w Warszawie. Uczestnicy będą demonstrować przeciwko blokowaniu profilów społecznościowych między innymi Ruchu Narodowego ONR-u czy Młodzieży Polskiej. Demonstranci zgromadzą się o 14:00 w Przyrądzie ONR. Stowarzyszenie informowało o tym, że przedstawiciele serwisu społecznościowego argumentowali, że zapowiadając Marsz Niepodległości w Warszawie używano mowy nienawiści. W oświadczeniu wysłanym polskiemu radiu Facebook tłumaczy, że istnieje kontrowersyjne treści na profilach społecznościowych zgłaszają osoby korzystające z Facebooka, jeśli ich dane naruszone zostaną standardy społeczności. Treści z Polski najczęściej analizuje zespół Facebooka zlokalizowany w Dublinie. W oświadczeniu przedstawiciele serwisu piszą, że żaden z pracowników biura w Warszawie nie zajmuje się weryfikacją raportów. W tej sprawie głos zabrała minister cyfryzacji Anna Strażyńska, która 24 listopada ma spotkać się z przedstawicielem Facebooka. No i dobra, napisz do Mareczka SMS-a, jak to zawodzą. Nielegalny arsenał, oprócz kilkuset karabinów, były tam również pociski artyleryjskie, a nawet transporter opancerzony. Właściciele arsenału sprzedawali broń za pośrednictwem internetu. Relacja z Kijowa i Paweł Buszko. Broń przechowywano w piwnicy prywatnego domu pod Kijowem. Policjanci w kryjówce znaleźli kilkaset sztuk broni strzeleckiej i dużej ilości amunicji do niej, ale też karabiny maszynowe i granatnik przeciwpancerny. W piwnicy prywatnego domu przechowywano również m.in. kilkadziesiąt pocisków do systemu rakietowego Grad, kilkaset min przeciwczołgowych i dwie bomby lotnicze. Nielegalny arsenał był na tyle duży, że zmieścił się tam nawet wojskowy pojazd, transporter opancerzony. Jak poinformowała ukraińska prokuratura obwodu kijowskiego, broń sprzedawano za pośrednictwem sklepu internetowego. Ilość nielegalnej broni wzrosła na Ukrainie w ciągu ostatnich 2 lat. Ma to związek z kradzieżami z magazynów broń. Najwięcej nielegalnego uzbrojenia trafia na Ukrainę w związku z trwającym konfliktem w Donbasie. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Od początku roku w Niemczech zarejestrowano ponad 1800 ataków na imigrantów. W większości przypadków sprawcy obrażali uchodźców lub podżegali do nienawiści na tle różnic narodowościowych. Władze odnotowały ponad 170 przypadków ciężkiego uszkodzenia ciała. Takie są dane ujawnione przez niemieckie MSW. Wśród gmin i miast, do których dochodzi szczególnie często do ataków na imigrantów, znajdują się Berlin, Chemnitz i Dresden. Ofiarą agresji padają też osoby pomagające imigrantom. W tym roku odnotowano 142 ataki na wolontariuszy oraz placówki zajmujące się pomocą dla cudzoziemców szukających schronienia. Policji udało się zidentyfikować 1189 sprawców. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 27 minut pozostało do godziny 12. Polskie Radio 24. Sobota po tygodniu. A w naszym studiu niezmiennie Iwona Szatkowska, Inicjatywa Mieszkańców Warszawy, Mateusz Luft, magazyn Kontakt, Krzysztof Bielak, Młodzi dla Polski i Michał Wąsowski, Biznes Insider. I tak na początku w ramach suplementu do tego, o czym mówiliśmy w pierwszej części i o czym słyszeliśmy w informacjach w skrócie, czyli do protestu przed siedzibą Facebooka w Warszawie, który będzie organizowany przez Marsz Niepodległości. Jeszcze Krzysiek Bielak. Na pewno wody na młyn tutaj do tej sprawy dodało opublikowane kilka miesięcy temu, nie wiem czy to było w ramach Wikileaks, czy w ramach innego raportu, w cudzysłowie odtajnionego, informacja o tym, że Facebook ograniczał treści prawicowym organizacjom. I oczywiście dorobienie do tego kolejnych teorii poskutkowało tym, że teraz nagromadziło się kilka takich właśnie blokad i to dało naprawdę im takie siłę, że rzeczywiście są ustaktowane co niektórym. No, ale jednak wydaje mi się, że Facebook będzie starał się rozwiązać tę sytuację w jakiś taki sposób pokojowy, bo też nie zależy im na tym, aby właśnie organizacja, która ma, czy firma, która ma zasada sztandarowa, promować wolność słowa, tablowała usta jakimkolwiek organizacjom, nawet tym, które są skrajnie sprzeczne z wyznaczonymi przez politykę firmy. Wolność słowa, ale w ramach pewnej poprawności politycznej, w której mieści się mowa nienawiści. Teraz narodowcy próbują ten konflikt ustawić w ten sposób, że są narodowcy. Dokładnie, dokładnie. I to jest oczywiście wykorzystywane
w ten sposób. A Facebook próbuje powiedzieć, że jest to mowa nienawiści kontra ci, którzy odwołują się do tej mowy nienawiści i ją stosują. I ja niestety, znając historię wielu portali takich, wiem, że Facebook blokuje ze względu na mowę nienawiści. I blokuje zarówno lewicowe, jak i prawicowe fanpage'e, tylko po prostu po tych lewicowych pewnie się gdzieś tam nie mówi. Natomiast dodajmy jeszcze jedno. Zasada jest prosta. Jeśli Facebook ma w sztandarze swoich wartości wsparcie na przykład dla środowiska LGBT, a środowiska prawicowe twierdzą, że nie wiem, homoseksualizm to choroba, no to w naturalny sposób Facebook nie będzie chciał publikacji takich treści. Tak, ale mówmy, wydaje mi się, że nie mówimy o konkretnych przypadkach. Ja znam przypadki postów osób, które znam i które naprawdę nie miały w sobie mowy nienawiści i te posty zniknęły, także wydaje mi się, że jednak też to jest kwestia zgłoszenia tych profili, które miały wielkie zasięgi, jeśli chodzi o szkalowanie osób związanych z historią chociażby Polski i publikowanie print screenów z informacją o tym, że to zgłoszenie nie zostało rozpatrzone pozytywnie, co było skandaliczne, ponieważ tam były takie informacje, takie szkolonki, że nawet wstyd tego wspominać. Natomiast na pewno Facebook będzie chciał to uspokoić i jakoś to wygasić, ten konflikt, aczkolwiek narodowcy na pewno wykorzystują to do swoich celów. No, ciężko się dziwić, no to jest to organizacja polityczna. I pewnie o Facebooku moglibyśmy rozmawiać do godziny 12, ale przed nami jeszcze kilka innych tematów, więc zostawmy kwestię konfliktu między Facebookiem a Stowarzyszeniem Marsz Niepodległości. No i porozmawiamy o tym, co w mijającym tygodniu chyba wywoływało najwięcej kontrowersji, czyli o ustawie Za życiem. Wczoraj została ona przyjęta przez Sejm i Senat. Teraz dokument czeka na podpis prezydenta. Tak dla przypomnienia, ustawa przewiduje jednorazowe wsparcie w wysokości 4000 złotych z tytułu urodzenia żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę, która zagraża jego życiu. Ponadto do tego sanatorium dojedzie, przecież ty prenatalną wsparcie się jak na handel. Bezpłatne porady prawne zgodnie z ustawą. Niepełnosprawne dzieci do ukończenia 18 roku życia będą miały również prawo do korzystania poza kolejnością od świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych. Czy ta ustawa według was rozwiązuje problem? Na pewno rozwiązuje problem polityczny Prawa i Sprawiedliwości w związku z tym. Ja bym to określił wypadkiem przy pracy, jeśli chodzi o wypuszczenie, w ogóle dopuszczenie do protokolowania. Kompromitację określił. No wiesz, to jeszcze wypadkiem są przy pracy. Ulgi. Tak, no. Ponieważ to w zasadzie był przypadek, że to wyszło do procedowania dalszego, jeśli chodzi o projekt ustawy całkowicie zakazującej aborcji i karania kobiet. Natomiast jest to ucieczka do przodu o tyle, że zostawia tą kwestię nierozwiązaną. Prawo i Sprawiedliwość stawia się w roli skrajnej. Nie popierało nigdy tego projektu, albo postrzegany jako popierający projekt karania kobiet. Natomiast tutaj jest to pewien sposób, tak jak mówię, takiego złagodzenia i powiedzenia jednej stronie i drugiej tego sporu wokół aborcji, że idziemy na kompromis, dajemy to i na razie mamy ręce czyste. A co to jest za kompromis? Ja się zastanawiam, czy jest tak, że PiS uważa, że za pieniądze można kupić wszystko, na przykład różnego rodzaju wartości. Dlatego protest kobiet polegał na tym, że był to protest godnościowy. Wyszły tam również kobiety, które są przeciwniczkami aborcji, a nawet dosyć sceptycznie patrzą na kompromis obecny, ale sposób wypowiadania się, wypowiedzi polityków na temat tego projektu, to w jaki sposób, jak szybko on był procedowany, to, że napisała go jedna organizacja i było to bez żadnej szerszej dyskusji społecznej. Ale to był jeden z projektów zgłoszonych, więc ciężko wymagać od... Ale drugi projekt został odrzucony. To, że sprawa, próba wprowadzenia całkowitego zakazu aborcji odbywała się w takiej atmosferze, wywołał protest godnościowy. A w tym momencie odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości jest taka. Dam wam pieniądze. Dam wam pieniądze i to powinno rozwiązać wasze problemy. Ale to nie jest prawda. Po pierwsze, to nie jest rozwiązanie tego problemu. Ale widzisz, to teraz już ani grosza nie ma. Po pierwsze, to nie odpowiada na ten protest godnościowy. A po drugie, to nie rozwiązuje problemu tych kobiet, nawet na kawę nie ma, na taką, wiesz, najtańszą kawę. To nie są pieniądze, za które da się wychować. No bo jest głupi. Opiekować się człowiekiem na przykład do 18 roku życia i...
zapewniać mu profesjonalną opiekę. A nie co zgubi. Do drugiego roku życia za te pieniądze się dało opiekować zapytać, ale się podejrzewam, proszę. Że nawet i do pierwszego nie dałoby rady. A zapewnienia o tym, że będą ułatwienia w dostępie do służby zdrowia, rehabilitacji i tak dalej, na razie są na tak ogólnikowym poziomie, że w zasadzie możemy mówić o kolejnym policzku. Tak, ale właśnie ja uważam, że nie ma co przekreślać od razu takiej ustawy. Rzeczywiście jednorazowa zapomoga to nie jest rozwiązanie problemu, ale